szkoły imienia 30. Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz sztandar Koła Bielskiego 30. Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej wprowadzić. Chciałam Państwa bardzo serdecznie, gorąco powitać w nowej części naszej szkoły. Na samym początku witam gospodarza dzisiejszej uroczystości, pana wójta gminy Biała Podlaska, pana Wiesława, pana Siódmego, pani Kryj. Serdecznie, co prawda przy końcu, ale gorąco witam wszystkich uczniów naszej szkoły, a szczególnie tych, którzy dzisiaj po raz pierwszy są z nami i nie są to tylko pierwszaki, bo jak się społeczność dowiedziała, że nam mamy takie piękne sale, to dopisało nam się sporo uczniów do innych klas. Także bardzo gorąco witam wszystkich uczniów, którzy dzisiaj są u nas po raz pierwszy. To dla Was, kochani, teraz gorące brawo. W dniu dzisiejszym przeżywamy bardzo szczególną uroczystość, która w historii szkoły zdarza się tylko raz i na zawsze zostanie w niej zapisana. O historii tej szkoły mogę mówić bardzo długo, gdyż właśnie dzisiaj mija 30 lat od momentu, jak tu pracuję, czyli prawie od początku jej reaktywacji. Ale nie będę długo mówić, bo myślę, że za chwilę młodzież przedstawi to krócej i lepiej. Nie mogę jednak w tym momencie nie wspomnieć, jak duże zmiany nastąpiły po przekazaniu szkół samorządom, a szczególnie w ciągu ostatnich lat. A było to rozbudowa szkoły, pozyskanie dużych działek, terenów wokół szkoły, zagospodarowanie tych działek poprzez utworzenie placu zabaw, zorganizowanie siłowni zewnętrznej, trawiastego boiska do piłki nożnej, rewitalizacji boiska sportowego do siatkówki i koszykówki, ogrodzenie całego terenu wokół szkoły, utworzenie bezpiecznego parkingu, założenie monitoringu, doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Tak, kochani, jeszcze parę lat temu w tym miejscu, gdzie teraz siedzicie, rosły brzuski. I wszystko, co w tej chwili mamy, te wszystkie działania nie miałyby miejsca bez ścisłej współpracy z organem prowadzącym szkołę i za zgodą wójta gminy. Nowa część szkoły oraz przedszkole, które za chwilę zostanie oficjalnie przekazane do użytku, to dla nas równie historyczny moment. Nie sposób nie podkreślić, że te wielkie przedsięwzięcia nie powstałyby właśnie dzięki tej współpracy i dobrej woli wójta gminy Biała Podlaska, pana Wiesława, pana Siuka oraz Rady Gminy. Szanowny panie wójcie, w imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuję. Kłaniam się państwu bardzo nisko. Jest nas tak dużo, że może do przycięcia wstęgi, symboliczne otwarcie nam nowego projektu, zaprosimy więcej osób. Myślę, że oprócz wójta trzeba zaprosić tutaj pana przewodniczącego rady, miejscowego radnego z tego okręgu, pana sołtysa, panią dyrektor, to wiadomo, z obowiązku, i szanownego naszego dziekana. Panie Przewodniczący Rady, Szanowni Radni Gminy Biała Podlaska, Czcigodny Księże Dziekanie, Drodzy Nauczyciele, Drodzy Rodzice, Opiekunowie, pracownicy administracji obsługi i Wy, kochani uczniowie. Za nami wakacje. Okres beztroski, który jednak był troszeczkę inny
niż dawniej. W tym roku miał on wymiar inny z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa. A miniony rok szkolny to zdalne nauczanie. Obostrzenia, nakazy, zakazy. Wyjątkowo trudny czas. Ale przed nami nowy rok szkolny, który stawia nas także w nietypowej sytuacji. Nauka wprawdzie stacjonarna, ale nikt nie wie jak długo. Jak długo będzie trwać. Więc w tym miejscu gorąco apeluję do wszystkich o bezwzględne przestrzeganie tak zwanego reżimu sanitarnego. Pragnęliśmy powrotu do normalności. Szczególnie uczniowie. Przez cały rok się nie widzieli. Oni najbardziej tęsknili za szkołą, za koleżankami, za kolegami. Dlatego jeszcze raz mówię, bądźcie odpowiedzialni za siebie i za innych. Nowy rok szkolny rozpoczyna ponad 4,5 miliona dzieci i młodzieży. Ponad 4 miliony, dokładnie chyba 4,6. W naszej gminie 1350 uczniów, łącznie z przedszkolakami. Rząd zdecydował o likwidacji gimnazjum, gdzie postawił samorządy w bardzo trudnej sytuacji, a mianowicie 7-8 klasa wróciła do szkół podstawowych. I co się dzieje? Problem lokalowy. Właśnie tak było w przypadku tej szkoły. Decyzja mogła być tylko jedna. Likwidacja albo rozbudowa. Przeniesienie jeszcze do innej placówki nie wchodziło w grę. Teraz nie tylko rozpoczynamy nowy rok szkolny, ale przed chwilą też otworzyliśmy nowy obiekt dydaktyczny. A w starej części, nie wiem czy wszyscy tam byli, w starej części szkoły powstało przedszkole. Przedszkole, ja to nazywam pełnogodzinowe. Od godziny 7 do 17 bodajże. 7.30. Tak, od 7.30 dokładnie do 17. Nie wiem, czy w tym momencie mówić o tych trudnościach, jakie towarzyszyły nam przy tych decyzjach o rozbudowie szkoły. Wspomnę tylko tyle, że szukaliśmy pieniędzy z zewnątrz na rozbudowę tej szkoły. Była taka konieczność. Rozbudowujemy. Napisaliśmy pismo do Ministerstwa Edukacji o wsparcie finansowe, żeby wspomóc samorząd przy rozbudowie tej szkoły. Odpowiedź Ministerstwa Finansów była: nie ma pieniędzy. I sugestia, aby zwrócić się do ministra finansów. Wykorzystaliśmy tą ścieżkę też do ministra finansów. Minister finansów także odpowiedział, że na rozbudowę szkoły nie ma środków finansowych. Więc co robić? Po konsultacjach Rada Gminy podejmuje decyzję. Budujemy z własnych środków. Trzeba zaznaczyć, że my od kilkunastu lat nie likwidujemy żadnej szkoły. Żadnej. Rada Gminy, znając te wszystkie wartości, ile trzeba dołożyć z własnego budżetu do szkół, nie podjęła decyzji o likwidacji żadnej.
Dlaczego? Bo rozumiem, że to od wykształcenia młodego pokolenia zależy nasza przyszłość. Dlatego w tą oświatę inwestujemy i nie żałujemy środków. Tak szukając tych pieniędzy, nawet byłem osobiście w Kancelarii Rady Ministrów. Myślałem, że się do premiera dojdę. Nie udało się do premiera, ale też złożyliśmy pismo do premiera o to, żeby tych środków znaleźć. Jednocześnie przy rozbudowie napisaliśmy też wniosek o rozbudowę hali gimnastycznej. Bo się okazuje dzisiaj, że korytarze mamy większe niż hala sportowa. Może małymi kroczkami uda nam się jednak środki zewnętrzne zdobyć, żeby wspomóc nasz gminny budżet. Drodzy uczniowie, życzę wam, aby nowy rok szkolny był lepszy od tego poprzedniego. Mówię o tym zdalnym nauczaniu. Niech on obfituje w sukcesy i przyniesie jak najmniej problemów, jak najmniej zmartwień. Wykorzystajcie w pełni ten czas przeznaczony na naukę. Rozwijajcie swoje zainteresowania artystyczne, sportowe oraz właściwie decydujcie o swoich dalszych losach edukacyjnych. A tak dla humoru, troszeczkę. Czy wiecie, jaki jest najbardziej ulubiony przedmiot przez uczniów? Smartfon i laptop. Was, drodzy pierwszoklasiści, serdecznie powitała pani dyrektor w tej szkole. Ja też chciałbym was serdecznie powitać. Żebyście w tej szkolnej społeczności odnaleźli się od pierwszego dnia. I aby czas spędzony w szkole obfitował w nowe doświadczenia, nowe przyjaźnie. No oczywiście wiedza. Z końcem wakacji, 31 sierpnia, zakończyła się ta kadencja. Natomiast od 1 września wygrali konkursy. I tak, pani Beata Sydlewska w Szkole Podstawowej w Grabanowie, pani... i pan Jakimiuk Sfora. Zapraszamy państwa. Więc odbyły się konkursy na dyrektora szkoły w tych trzech i dzisiaj w obecności nas tutaj wszystkich zgromadzonych pragnę powierzyć stanowisko dyrektora szkoły, zacznę od dyrektora szkoły w Grabanowie. Powierzam pani Beacie Zydlewskiej, wyłonionej w drodze konkursu, funkcję dyrektora szkoły podstawowej w Grabanowie na okres od dnia 1 września 2021 do 31 sierpnia 2026. Pani dyrektor, gratuluję, życzę powodzenia. Pani dyrektor Emilia Kisielewska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Ortelu Książęcym. Pani dyrektor, gratuluję, życzę powodzenia i szczęścia. Pan dyrektor Gustaw Jakimiuk, Szkoła Podstawowa w Sforach. Udzielam panu dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Sforach pełnomocnictwa
o treści jak wyżej. Czyli powierzam obowiązki dyrektora szkoły na czas od 1 września do 31 sierpnia 2026. Gratuluję. To są dyrektorzy z doświadczeniem. Bardzo zaangażowani w swoich szkołach i naprawdę o te szkoły dbają. Dziękuję wam. Pozostanie panią Zylewską, ponieważ mamy jeszcze jedną uroczystość związaną z panią. Mamy jeszcze jedną, taki akcent miły, jeden miły akcent. Otóż chcę w obecności społeczności szkolnej wręczyć pani dyrektor tak zwaną nagrodę jubileuszową za 30-letnią pracę w szkole. Składam pani serdeczne gratulacje. Życzę wytrwałości i aby pani naprawdę ten czas spędzony w szkole, wśród młodzieży, wśród uczniów, rodziców, wspominała na emeryturze też bardzo przyjemnie. Rzeczywiście 30 lat temu przyszłam tutaj jako młody, niedoświadczony nauczyciel. Dzisiaj przyjmując do pracy też młodych, niedoświadczonych nauczycieli, widzę, jak zupełnie innymi byliśmy ludźmi. Ale niemniej jednak zostawiam w tej szkole, zostawiłam przez wiele lat, 20 ponad lat byłam nauczycielem, ogromne serce dla dzieci, bo przecież kocham to, co robię, bo inaczej, jak wójtowie w nagrodzeniu mówi, to w ogóle nawet nie ma co wspominać. Zmieniałabym zawód. Także po prostu kocham dzieci, a od prawie 10 lat pełnię obowiązki dyrektora szkoły. Niniejszym właśnie teraz chcę w imieniu też dyrektorów, którzy zostaliśmy powołani, serdecznie podziękować za zaufanie, którym nas obdarzył pan wójt i cała komisja, i zostaliśmy wyłonieni na następną kadencję na dyrektora tej szkoły. Także w imieniu wszystkich dyrektorów, którzy zostali powołani na to jakże zaszczytne, ale nie ukrywam, bardzo trudne stanowisko w dzisiejszych czasach, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję nowo mianowani nauczyciele. Proszę o powtarzanie słowa przysięgi wraz ze mną. Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność. Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność. Nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży. Nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży. Dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia. Dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia. I własnej. I własnej. Kształcić i wychowywać młode pokolenie. Kształcić i wychowywać młode pokolenie. W duchu umiłowania ojczyzny. W duchu umiłowania ojczyzny. Tradycji narodowych. Tradycji narodowych. Poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Po ślubowaniu. Nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego. Pani Sylwii Koszołko. Dalszego awansu, ale w dalszym rozwoju. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela nadaję pani Anecie Karpowicz, stopień nauczyciela mianowanego. Wszystkiego dobrego. Jest taka piosenka, ona stara, ale może ty się pamięta.
Młodość życia jest rzeźbiarką, co wykuwa żywot cały. Sama, choć przeminie szybko, w Stalforsku szparko, cios jej dłuta wiecznie trwały. To jest do dobra drogich dzieci. Młodość bardzo szybko przemija, to my możemy powiedzieć. Ale to, co w szkole żeśmy zyskali, otrzymali, to pozostaje nam bardzo, bardzo długo. I to chyba najlepszy bank, gdzie się wkłada swoje talenty, umiejętności, a potem to procentuje w całym życiu. Święty Grzegorz mówił, że nauczyciel to jak rzeźbiarz. Mówiłem, młode życie rzeźbiarką, to jest sami pracujemy nad sobą, ale do tego nam potrzeba kogoś zawodowego, kto będzie rzeźbił naszą duszę, kto będzie pomagał nam w tym. Nauczyciel to jest prawdziwy rzeźbiarz. Rzeczywiście zwraca uwagę na takie niuanse. Można go ociosać z grubsza, ale wiem, że w tej szkole zwraca się uwagę na szczegóły. Wszechmogący wieczny Boże, Ty błogosławisz każdemu dobremu dziełu. Pobłogosław te nowe sale, obiekty, które mają służyć wychowaniu, wzrostowi, rozwojowi dzieci. Niech służą jak najdłużej, a wszyscy, którzy będą tutaj pracowali nad kształtowaniem młodych charakterów, nie cieszą się tym błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. I jeszcze krzyże. Wszechmocny wieczny Boże, Ty oddałeś za nas życie na krzyżu, bo nas bardzo ukochałeś. Pobłogosław te krzyże, które zawisną w salach lekcyjnych. Spraw, aby każdy, kto będzie na nie spoglądał z wiarą, miłością, przez wezwanie świętego imienia Twego otrzyma zdrowie ciała i opiekę dla duszy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Cieszymy się, że z dniem 1 września 2021 roku będziemy uczyć się w przestronnych, nowocześnie wyposażonych klasach. Jest to szczególny dzień, wyczekiwany i wymarzony przez nas wszystkich. Zapraszamy gości na krótkie przypomnienie historii naszej szkoły. Jest takie miejsce.